Witajcie w kolejnym filmie, w którym zaprezentujemy sobie cztery słówka z czasownikami albo machen, albo tun. Spróbujemy wyjaśnić różnicę między jednym a drugim w przykładowych zdaniach. Za chwilę podam Wam cztery przykłady. Zostawię Wam 3 sekundy na zastanowienie się, czy ma być machen, czy tun w odpowiedniej formie, w odpowiedniej odmianie i potem powiem odpowiednią formę i wyjaśnię, co dalej z tym robić i dlaczego tak jest. O, to chciałem powiedzieć. To co, zaczynamy zabawę. Przykład pierwszy. Pytanie brzmi, słuchajcie, co ja mam teraz robić? Nie? Zastanawia się człowiek, który ma jakiś dylemat, stoi przed decyzją wyjazdu do Niemiec, do Austrii, zostania, nie zostania, zaszczepienia się, nie zaszczepienia, wyjścia za mąż lub nie, ożenić się lub nie. Wiecie, decyzja życiowa. Co ja mam teraz robić? I teraz jest tak. Was soll ich jetzt machen, czy was soll ich jetzt tun? Czy was soll ich jetzt zu tun, czy was soll ich jetzt zu machen? Odrzucamy, słuchajcie, wszystkie zu. Wszystkie zdania z zu odrzucamy. Dlaczego? Ponieważ mamy modalny. Sollen. I to powoduje, że tam nie będzie zu. Nie może być zu, więc nie ma prawa być zu. No to zostaje nam albo machen, albo tun. Co dajcie? 3 sekundy na zastanowienie się. Raz, drei, zwei, eins. Muszę się liczyć po niemiecku nauczyć. Null. I po polsku gramatykę opanować. Tun, słuchajcie. Was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Co ja mam teraz zrobić? Czasownik tun tutaj się pojawić musi i tylko tun. To jest czasownik, który właśnie pojawia się w tym kontekście, co ja mam robić, co ja mam czynić, jakie decyzje mam podjąć, nie? Jakie następne kroki mam przedsięwziąć. To jest wszystko zawarte w czasowniku tun. Dlaczego nie może być machen? Moje wyjaśnienie byłoby takie, słuchajcie, że machen byłoby wtedy, gdyby było dopełnienie, czyli gdyby było coś, co ja to machen, co odpowiada na pytanie robić kogo co. Wiecie, robić podróż, robić obiad, robić wycieczkę, kogo co, to wtedy byłoby machen. A tutaj jest ewidentnie tun. To był przykład pierwszy. Przykład kolejny brzmiałby tak. Jeśli chcesz, mogę zrobić ci kawy. Wenn du willst, kann ich dir einen Kaffee machen czy tun? Jak myślicie? 3 sekundy na zastanowienie się. 3, 2, 1, 0. Machen. Słuchajcie, tutaj będzie machen. Dlaczego? Ponieważ jest dopełnienie robić kogo co. Kawę. Ich kann einen Kaffee machen. Mogę zrobić kawy. Albo ktoś się pyta, czy zrobiłeś dla mnie kawę? Hast du für mich einen Kaffee? No to gemacht czy getan? Oczywiście gemacht. Bardzo dobrze. Przechodzimy do przykładu numer 3. Robisz to, co najlepsze. Robisz wszystko, co w Twojej mocy. To jest takie tłumaczenie polskie. I teraz po niemiecku brzmiałoby to tak, słuchajcie. Albo du machst dein Bestes, albo du tust dein Bestes. Samo zwrot dein Bestes może Was zastanawiać, skąd się co wzięło, ale tak ono funkcjonuje. Nie? Twoje najlepsze. Robisz Twoje najlepsze. Co to będzie? Machst czy tust? Odpowiedź 3 sekundy na zastanowienie się. 3, 2, 1, 0. Tust. Oczywiście. Każdy, kto tak odpowiedział, ma dobrze. Jest taki zwrot. Sein Bestes tun. Robić to, co najlepsze. Robić wszystko, co w swojej mocy. I to jest właśnie ta sytuacja, kiedy musi być w tym zwrocie, musi być czasownik tun. I zmierzamy do 4, czyli do ostatniego przykładu z dzisiaj. Nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Tak brzmi zdanie. I teraz tak. Ich will mit ihm nichts zu tun, czy nichts zu machen. Ich will mit ihm nichts zu tun, czy nichts zu machen.
Drei, zwei, eins, null. Nicht zu tun będzie, słuchajcie. Bo jest taki zwrot. Mit jemandem nicht zu tun haben. Nie mieć z kimś nic wspólnego. Wiecie, nie chcieć mieć wspólnych interesów, coś wspólnego, ponieważ na nim ciąży jakieś podejrzenie, że się ociera o cienką granicę, czy przekracza cienką granicę prawa i nie chce mieć na sobie jego oczu policjantów, czy tam powiedzmy jakichś służb, które jego śledzą, to mogą mnie też zacząć. Po co ja to wam tłumaczę, że wy to wiecie przecież. Taki niestety zmysł nauczycielski. To jest wszystko. Tak, to są cztery przykłady kolejne. Za tydzień, słuchajcie, kolejny odcinek z czterema przykładami z czasownikami. Albo machen, albo tun. Który będzie, kiedy? Będzie to wasze zadanie, żeby to rozgryźć. Dziękuję wam bardzo. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej.